Ania Zacharzewska, doradca podatkowy i dyrektor finansowy. Osoby, które dopiero zamierzają wejść w biznes, we własny biznes, powinny niejako ograniczyć na początek swoje oczekiwania i apetyty. Nie jest dobrym pomysłem zaczynając z bardzo wysokiego C. Zastanówmy się jako osoba początkująca, na ile mamy obeznania w tym biznesie. Ja osobiście polecam takie rozwiązanie, że zaczynamy od jednoosobowej działalności gospodarczej. To pozwala nam się nauczyć pewnych mechanizmów biznesu, przećwiczyć sobie pewne rzeczy. Jeżeli później w którymś momencie zdecydujemy się na rozszerzenie działalności o nowe obszary czy zwiększenie wolumenu tej działalności, nie ma żadnego problemu z tym, żeby to zrobić. Na sam początek, zanim jeszcze założymy działalność, zanim wskrzesimy spółkę, ja proponuję znalezienie sobie księgowego oraz doradcy podatkowego. Po co? Po to, żeby te osoby wprowadziły nas w temat, wskazały nam, jak na podstawie naszego biznesplanu widzą nasze rozliczenia podatkowe i księgowe i pomogły nam podjąć decyzję. Ważne jest to, żeby ta decyzja była świadoma, gdyż ona rodzi konsekwencje. Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą, zanim wykonamy pierwszą czynność w ogóle w ramach prowadzonej działalności, musimy do chociażby Urzędu Skarbowego zgłosić pewne nasze intencje co do określonej formy opodatkowania. Księgowy, do którego przychodzimy rozpoczynając działalność, on nie służy nam poradą w wielu kwestiach, tak? On wykonuje nasze polecenia, dokonuje pewnych rejestracji, on niejako uruchamia nam rachunkowo całą tą działalność, natomiast on nie pomaga nam w wyborze. I tutaj jest potrzeba doradcy podatkowego, który ma kompletnie inne kompetencje, ale również inną optykę i motywację. Czynności doradztwa podatkowego zastrzeżone są dla doradców podatkowych, którzy z mocy ustawy mają uprawnienia do wykonywania tego rodzaju czynności i żadna inna osoba, która nie posiada uprawnień i licencji doradcy podatkowego, nie może pod rygorem dosyć dużych kar finansowych tego rodzaju porad udzielać. Porada doradcy podatkowego oznacza dla nas bardzo wymierne oszczędności podatkowe. Niejednokrotnie doradcy decydują się nawet na rozwiązania tego rodzaju, że zgadzają się na tak zwane success fee, a więc ich wynagrodzenie zależne jest od uzyskanych przez nas oszczędności podatkowych. Osoby, które wchodzą w życie biznesowe, powinny skoncentrować się na swoim pomyśle. Jeżeli nie są z branży finansowo-księgowo-podatkowej, nie powinny się tym na początku zajmować. Oczywiście dopuszczam sytuację i myślę, że w którymś momencie, jeżeli, nie wiem, mamy stałego partnera, nasze koszty są w miarę stabilne, znamy już pewne procedury, możemy przejąć od księgowego prowadzenie naszej księgi przychodów i rozchodów, bo na pewno nie pełnej księgowości. Natomiast nie rekomenduję tego na początku. Skoncentrujmy się na tym, czego ma dotyczyć nasz biznes. Racjonalne oczekiwanie w stosunku do księgowego to rzetelne prowadzenie ksiąg, terminowe przesyłanie nam informacji, ile podatku mamy wpłacić do Urzędu Skarbowego, wskazywanie nam tego rodzaju terminów i prowadzenie dokumentacji w taki sposób, aby ona była czytelna, ładnie wyglądająca, aby każdy segregator nadawał się do pokazania zarówno bankowi, jak i potencjalnemu kontrahentowi, z którym planujemy joint venture czy jakiekolwiek wspólne przedsięwzięcie oraz inwestorowi. Od księgowego możemy również oczekiwać pewnych zestawień na bazie dokumentów, które on posiada. Natomiast nie możemy od niego oczekiwać tego, co daje nam doradca, a więc pomocy w przekształceniach, pomocy w przygotowaniu transakcji, pomocy w negocjacjach również z potencjalnym inwestorem czy kontrahentem. Stawka doradcy podatkowego jest bardzo różna w zależności od tego, z jakiego rodzaju ekspertem mamy do czynienia. Na początku naszej działalności wystarczy nam doradca, który nie obsługuje wielkich firm, niekoniecznie porusza się w świecie wielkiej czwórki doradców firm doradztwa podatkowego, natomiast zna te najprostsze mechanizmy i pewne rzeczy jest nam w stanie powiedzieć. Przede wszystkim każdego doradcę warto sprawdzić na liście doradców podatkowych. Taka lista publikowana jest w internecie, w okręgowych izbach doradców podatkowych. Tam są również podawane adresy doradców. Przy adresie doradcy mamy również wzmiankę o tym, czy jest to doradca aktywny zawodowo. Jeżeli doradca działa, jest aktywny, wtedy on również ma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, co dla nas może być bardzo istotne, dlatego że podpisując umowę z doradcą, warto w tej umowie zawrzeć klauzulę, w której on będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą w sytuacji, gdyby na przykład jego porada okazała się poradą nietrafioną. Są doradcy, którzy na mieście, w środowisku biznesowym są polecani jako eksperci od określonych obszarów, więc warto na początku spytać osoby, które być może mają jakieś doświadczenie w tym zakresie, kogo polecają. Bardzo często jest tak, że banki w dzisiejszych czasach mają również dla swoich klientów doradców podatkowych, na przykład dla klientów private bankingu, więc nawet idąc do banku, z którym nie jesteśmy klientem platynowym, możemy zadać pytanie naszemu doradcy bankowemu, czy bank dysponuje jakimś doradcą podatkowym, którego rekomenduje. Pierwsza sprawa, która jest istotna dla przedsiębiorcy, to różnica pomiędzy tym, kiedy powstaje przychód podatkowy w podatkach dochodowych w stosunku do tego, do czego przyzwyczaiła nas chociażby umowa o pracę. W innego rodzaju umowach, jak umowa o pracę, o dzieło, zlecenia, tak naprawdę momentem, kiedy tworzy się u nas przychód do opodatkowania, jest moment, kiedy pieniądze są nam wypłacone albo postawione do dyspozycji, czyli nie wiem, otrzymujemy czek albo otrzymujemy przelew na konto. W przypadku działalności gospodarczej jest inaczej i przychód powstaje w momencie, kiedy tworzy się tak zwana należność, czyli przychodem jest wszystko, co jest nam należne, nawet jeżeli kontrahent nam nie zapłaci. W efekcie, jeżeli na przykład wykonamy usługę albo sprzedamy towar, to mimo że nie następuje zapłata, to my już uzyskujemy przychód podlegający opodatkowaniu. Jest to zasada generalnie obowiązująca w podatkach przedsiębiorstw. Są tutaj oczywiście wyjątki, takim najbardziej rozpoznawalnym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja odsetkowa. W przypadku odsetek mamy tak zwaną zasadę kasową, to co wpływa nam na rachunek bankowy albo faktycznie to uzyskujemy, w tym momencie dopiero powstaje nam przychód. W zasadzie przedsiębiorca nie ma żadnej możliwości uniknięcia takich sytuacji. Jedyne, co możemy zrobić, to w jakiś sposób zabezpieczać się, wybierając naszych kontrahentów, partnerów, którzy nabywają od nas towary i usługi. Wtedy ewentualnie, jeżeli po prostu znamy kontrahenta, wiemy, że jest on dobrym płatnikiem, ryzyko jesteśmy w stanie sobie ograniczyć. Czyli na przykład sprawdźmy tego kontrahenta w Krajowym Rejestrze Dłużników. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że może dojść do sytuacji, kiedy sprzedamy naszą usługę, natomiast wynegocjowany przez kontrahenta termin płatności będzie dłuższy. W efekcie w danym okresie, kiedy rozliczamy podatek dochodowy, jeszcze tych pieniędzy nie będziemy fizycznie posiadali. Osoby, które nigdy wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej, nie posiadały spółki, nie prowadziły spraw spółki, przygotowane są do tego, że koszty podatkowe to są jakieś koszty zryczałtowane. Czyli w przypadku umowy o pracę mamy określoną kwotę miesięczną, w przypadku pozostałych umów cywilnoprawnych jest to jakiś procent uzyskiwanego przez nas przychodu. Natomiast w przypadku działalności gospodarczej kosztami podatkowymi są koszty, które faktycznie żeśmy ponieśli. To jest bardzo istotne, że te koszty muszą być faktycznie poniesione i muszą być związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. I tutaj pojawia się sytuacja mnóstwa wyjątków. Niestety polski system prawa podatkowego nie jest logiczny, więc nawet jeżeli jakiś wydatek czy koszt jest związany z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, to też może się okazać, że nie będzie on pomniejszał naszego przychodu do opodatkowania. Jest wiele sytuacji, kiedy rozpoczynając działalność posiadamy już jakieś zasoby. Na przykład posiadamy laptop, posiadamy mieszkanie, w którym częściowo będziemy tą działalność prowadzić, tak, bo będzie to nasze biuro również. Posiadamy samochód, który będziemy w działalności wykorzystywać. Warto te wszystkie elementy wprowadzić do działalności gospodarczej i rozpocząć ich amortyzację. Jeżeli mamy mieszkanie, które zostało nabyte na kredyt hipoteczny, warto to mieszkanie wprowadzić do działalności, warto zacząć część tego mieszkania amortyzować, tą, która jest wydzielona na potrzeby działalności i w tej samej proporcji zacząć wrzucać w koszty odsetki od kredytu hipotecznego. Jeżeli natomiast chodzi o obowiązki rozliczeniowe i pewne obowiązki formalne, które wiążą się z podatkami dochodowymi, to oczywiście jest to płacenie zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki takie w sytuacji, kiedy jesteśmy początkującym małym podatnikiem, mogą być płacone według uproszczonej formy, bez składania deklaracji rocznej, miesięcznie lub kwartalnie. I decydując się na określoną formę rozliczeń, czyli na przykład na formę kwartalną, musimy o tym zawiadomić Urząd Skarbowy. Stąd jeszcze raz wracam do postulatu, żeby przed rozpoczęciem działalności gospodarczej skonsultować się z osobą, która będzie nam prowadziła księgi, która będzie nam doradzała podatkowo i ją o tym zawiadomić. Zaliczki na podatek dochodowy wpłacane są do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zamykaliśmy kwartał lub miesiąc, w zależności od wybranej przez nas formy rozliczeń. I tutaj też istotna sprawa, zaliczka za ostatni miesiąc bądź kwartał roku odprowadzana jest w takiej samej wysokości jak zaliczka za listopad bądź trzeci kwartał. I tutaj też dosyć istotna uwaga dla przedsiębiorców, których działalność będzie wykazywała pewną sezonowość. Może okazać się tak, że największe żniwa będziemy mieć w trzecim kwartale i musimy być przygotowani na to, że zaliczkę za czwarty kwartał odprowadzimy w dokładnie tej samej wysokości, nawet jeżeli nie uzyskamy w tym kwartale żadnego przychodu. Myślę, że wybór tego, czy będziemy się rozliczać miesięcznie czy kwartalnie, zależy przede wszystkim od naszej własnej dyscypliny finansowej. Jeżeli jesteśmy w stanie narzucić sobie reżim sprawiający, że odkładamy sobie pewne środki albo planujemy wydatki w taki sposób, że wiemy, że na zakończenie kwartału będziemy posiadali pełną kwotę, która należy się Urzędowi Skarbowemu, wtedy kwartalna forma wydaje się być korzystniejsza, dlatego że przedsiębiorca dysponuje większą pulą gotówki, którą może przeznaczać na wydatki w tak zwanym międzyczasie. Natomiast są przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie narzucić sobie tego rodzaju reżimu. Jest to dla nich trudne, nie są do tego przyzwyczajeni i wtedy osobom niezdyscyplinowanym ja jednak rekomendowałabym rozliczenia miesięczne. Większość osób nie rozumie, na czym VAT polega. I wydaje im się, że w momencie, kiedy zarejestrują się na VAT i staną się podatnikami VAT-u, sprzedawane przez nich usługi i towary będą droższe. Tutaj pokutuje takie przekonanie, że w momencie, kiedy ja będę płacił ten VAT jako przedsiębiorca, będę podatnikiem, to moi kontrahenci nagle będą musieli mi więcej zapłacić za usługę czy za towar, w związku z tym będą mniej chętnie korzystać z moich usług czy nabywać moje towary. Nie jest to prawda, a w zasadzie jest to częściowo prawda. Sytuacja, kiedy VAT podraża nam naszą usługę czy towar, ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nasze towary i usługi sprzedajemy finalnemu odbiorcy. A więc z taką sytuacją będzie miał do czynienia przedsiębiorca, który świadczy tak zwane usługi dla ludności. Natomiast nie będzie tej sytuacji w stosunkach pomiędzy kontrahentami, którzy są przedsiębiorcami i są płatnikami, podatnikami VAT-u. Tu pojawia się dodatkowa zachęta dla przedsiębiorców. W momencie, kiedy będziemy nasze usługi i towary obciążać VAT-em, tak, czyli powiększać należną nam kwotę o VAT przy sprzedaży, wówczas w naturalny sposób realizowane przez nas obroty wzrosną. Sytuacja, w której rozliczamy VAT i właśnie te obroty są większe, może się okazać bardzo korzystna dla nas, na przykład w rozmowie z bankiem. Dlatego, że bardzo często jest tak, że banki analizują naszą sytuację finansową, przepływy u małych przedsiębiorstw właśnie na podstawie rachunku bankowego. Nie dokonują w wielu sytuacjach poważnej analizy ksiąg rachunkowych, deklaracji podatkowych. Patrzą tylko na obroty, które ma nasz rachunek bankowy. Cały czas rozmawiając o podatkach i o naszej sytuacji finansowej jako przedsiębiorców, podkreślaliśmy fakt, że istnieją pewne odległości w czasie pomiędzy momentem, kiedy my na przykład świadczymy usługę albo sprzedajemy towar, a momentem, kiedy płaci nam za to kontrahent, plus jeszcze moment, kiedy odprowadzamy od tego VAT do urzędu, kiedy płacimy podatki dochodowe. Wszystko to rozjeżdża nam się w czasie. Tak naprawdę dla początkującego przedsiębiorcy coś, co będzie musiał ogarnąć sam bez pomocy fachowca, to właśnie przepływy pieniężne. Warto pamiętać o tym, że możemy jako przedsiębiorcy mieć różnego rodzaju zobowiązania, czy to w stosunku do pracowników, czy banków. Zrobić sobie taki prosty rachunek przepływów pieniężnych, miesięczny, kiedy uwzględnimy sobie te wszystkie podstawowe płatności, które musimy zrealizować. To jest tak naprawdę kwestia absolutnie zdrowego rozsądku i pewnego rozplanowania sobie wydatków w czasie. Są wydatki, na których termin płatności nie mamy żadnego wpływu, jak na przykład podatki. Są tego rodzaju wydatki, którymi możemy w sposób w miarę swobodny dysponować i decydować, kiedy je poniesiemy. Podsumowując, nie należy bać się własnej działalności gospodarczej, czy to w formie przedsiębiorcy, czy spółki. Jest to oczywiście sprawa dla ludzi nie tylko kreatywnych, ale przede wszystkim zdyscyplinowanych finansowo. I nie mówię tutaj wyłącznie o kwestiach rozliczeń podatkowych czy prowadzeniu ksiąg, bo to, jak mówiłam, warto powierzyć specjalistom, natomiast głównie o zarządzaniu swoimi finansami, czyli obrotami gotówkowymi, o takim prowadzeniu swoich spraw, żeby ta działalność jednak była zyskowna. Warto skoncentrować się na korze swojego biznesu, nie rozpraszać się na inne sprawy, nie podnosić ryzyk, które są nam zbędne i tak naprawdę nie tracić czasu na tego rodzaju historie. Natomiast dla osób, które jednak mimo wszystko zdecydują się prowadzić samodzielnie swoje rozliczenia podatkowe, prowadzić samodzielnie księgi, uważają, że mają do tego ekspertyzę. Chciałabym tylko przypomnieć o takiej możliwości, którą daje nam kodeks karny skarbowy. W sytuacji, kiedy zdarzy się Państwu jakikolwiek błąd czy uchybienie w stosunku do przepisów prawa podatkowego, warto pamiętać o instytucji czynnego żalu. To jest taki rodzaj przewidzianego przez Kodeks Karny Skarbowy autodonosu. Czyli w sytuacji, kiedy Urząd Skarbowy, władze skarbowe nie powzięły jeszcze wiadomości o tym, że do takiej sytuacji doszło, a my już żeśmy się zorientowali, że tak jest, warto napisać pismo do Urzędu Skarbowego i poinformować go o zaistniałej sytuacji. I używając formuł przewidzianych przez Kodeks Karny Skarbowy z powołaniem na właściwy przepis poddać się instytucji czynnego żalu. W momencie, kiedy składamy ten czynny żal, musimy uregulować swoje należności podatkowe, musimy dopełnić wszystkie obowiązki deklaracyjne i to jest ten moment, który jest kluczowy. To wszystko musi być zrealizowane w jednym momencie i później, jeżeli już poddamy się tej procedurze czynnego żalu, to bardzo istotna sprawa jest taka, że już naprawdę nie możemy się pomylić.